Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Małopolsce, w okolicach Suchej Beskidzkiej przy Zalewie Mucharskim. Przyjechaliśmy sobie tutaj na nocleg, pooglądać widoczki i nagrać tego vloga, w którym powiemy Wam bardzo dużo różnych ciekawych informacji, co u nas się dzieje, co u nas się będzie działo, także zapraszam do oglądania, ale najpierw śniadanko. To są moje ulubione bułki, te takie, ostatnio się dowiedziałem, że one się nazywają polskie bułki, takie okrągłe, duże, które kiedyś kosztowały 50 groszy, a teraz złoty 50, ale są po prostu pyszne, ja je najbardziej lubię i jak jesteśmy za granicą, to za tymi bułkami najbardziej tęsknię. Zastanawiam się, czy wy też macie jakieś takie ulubione pieczywo. Jemy. Smacznego! Teraz musisz trochę w twoją stronę odwrócić. Ja jestem okej. Bo ja zasłaniam po prostu to okno, wiesz? No ale cię ucinę w połowę. Przecież ja tam jestem. Nie widzisz mojej głowy? No widzę twoją głowę, ale ucina twoje ciało. Ucina twoje ciało. Ucinam twoje ciało. Dla mnie to mało. Chowam te tatuaże szatańskie. My drodzy, jesteśmy już raz w Polsce. Bujamy się tutaj tu i ówdzie. Byliśmy najpierw na Mazurach, nietypowo. Pojechaliśmy od razu na regaty na Mazury, do Węgorzewa, do Róży Wiatrów. Później z Mazur pojechaliśmy do Borów Tucholskich. I tam, w Borach, mieliśmy być tylko kilka dni, ponieważ pojechaliśmy nakręcić taki jeden ważny film, o którym za chwileczkę powiemy. Ale jak już byliśmy w tych Borach, to postanowiliśmy zostać dłużej, bo Bory nam się spodobały. Ja już tam kiedyś byłem, więc ja wiedziałem, czego się można spodziewać. Kasia była pierwszy raz. Podobały Ci się Bory? Bardzo. Bardzo mi się podobało. Zakochałam się w tym regionie. Mega przede wszystkim kojące widoki, bo tam Bory, jak mówi sama nazwa, to są przede wszystkim bardzo gęste lasy, w których mieszka mnóstwo zwierząt i mnóstwo ptaszków. Także dużo zieleni, dużo spokoju, bardzo mieli ludzie. To, co mnie szczególnie zaskoczyło, w ogóle się tego nie spodziewałam, ale bardzo osób nas tam dużo rozpoznawało, także co chwilę ktoś przychodził do Wana się przywitać, zbić piątkę, jest nam niezmiernie miło. I w ogóle też tam pospotykaliśmy się troszeczkę ze znajomymi, spotkaliśmy się między innymi ze Spanie w Wanie i oni też nas ugościli, powitali. Byliśmy u nich w rodzinnym domu u Pawła, także było mega miło, rodzice też nas cudownie przyjęli, także przede wszystkim był to właśnie czas bardzo miłych, bardzo sympatycznych spotkań. I byliśmy też na kajakach. Wynajęliśmy sobie kajak, zrobiliśmy taki myk, ponieważ nie mamy namiotu, a na kajaku najlepiej brdą na przykład spływać, tak żeby mieć namiot, rozbijać się po drodze, zrobić nocleg i płynąć dalej. Nie mieliśmy namiotu, więc wymyśliliśmy taki patent, że zostawiamy samochód na parkingu na kamperplacu w Woziwodzie. Stamtąd nas pan Wiesław wywiózł do miejscowości bodajże Rytel. Z tamtej miejscowości sobie przepłynęliśmy cały dzień, tam 5-6 godzin płynęliśmy kajaczkiem do naszego kampera, no i rano dnia następnego popłynęliśmy dalej i pan Wiesław na końcu nas odebrał i przywiózł z powrotem do kampera. Bardzo spoko opcja, dwudniowy spływ kajakowy, za ten nocleg się nic nie płaci, no tylko za ten kamperplac 55 zł, ale jakby ktoś nie chciał korzystać z kamperplacu, to jest też taki parking bezpłatny, gdzie można zostawić kampera tam w Woziwodzie i wynająć od pana Wiesława kajaczek. Bardzo spoko akcja, niestety te kajaki są dosyć drogie, no bo to już jest 350 zł to kosztowało razem z dowozem, zawozem, odbiorem, ale było to warte swojej ceny, ponieważ doświadczyliśmy niesamowitej ciszy, spokoju, czegoś, kurczę, po prostu niesamowitego. Bardzo nam się podobało i jeszcze tak dodam od siebie, że ja już kiedyś byłem 15 lat temu, bo 17 lat temu byłem na spływie kajakowym z moimi przyjaciółmi
I od tego czasu tam się prawie nic nie zmieniło, nie powstawał prawie żaden nowy obiekt taki gastronomiczny. Nie ma banerów, nie ma reklam, nie ma alkoholu, jakiegoś bimbru sprzedawanego na każdym rogu, więc po prostu płynie się przez taką dziką puszczę pozbawioną zasięgu internetowego, zasięgu telefonicznego, reklam, billboardów i ludzi. Jest po prostu bosko. Jeżeli ktoś z Was szuka miejsca na odpoczynek, to polecamy odkryć Bory Tucholskie, bo są naprawdę niesamowite i jest mnóstwo miejsc do spania kamperem. Tak, na dziko. Tak, jakby właśnie pod względem kamperowym Bory Tucholskie no na równi z Beskidem Niskim teraz się przesunęły, bo naprawdę jest tam bardzo dużo spokoju, zieleni, dużo miejscówek, gdzie można się zatrzymywać. No i szczególnie właśnie można celować w parkingi leśne, które czasami znajdują się nad jeziorem, więc jest i las, i jeziorko. A ja mam też do Was pytanie, bo ja zakochałam się w kajakach totalnie i marzy mi się jeszcze w tym roku jakiś chociaż jeden spływ zrobić. Także gdybyście mogli mi polecić, jeśli znacie jakieś fajne rzeki na właśnie spływy kajakowe, szczególnie gdzieś w regionie południowej Polski, no to będę Wam bardzo wdzięczna. Ja też pojadę na taki kajak? A zobaczymy. Ja też lubię kajak, mi się też podobało. No to pojedziemy. Ale jak będziesz chciała jechać sama, to Ci puszczę. To Cię puszczę. Dobra, co my tu mamy dalej do obgadania? Aha, ten film, o którym Wam wspomniałem. Pojechaliśmy na Bory Tucholskie nakręcić film z okazji 5-lecia naszego kanału. Pojechał z nami operator Damian, który zna się na robieniu filmów i nakręcił nas, utowarzyszył nam przez kilka dni. Kręcił, chodził z kamerą, wypytywał i pozwoliliśmy mu zaglądnąć w głąb siebie. Zadał nam takie bardzo osobiste pytania, na które nigdy nie odpowiadaliśmy tutaj na kanale, więc będzie to taki film inny niż wszystkie i od razu powiem, ten film będzie tutaj dostępny. Za kilka tygodni będziecie mogli go zobaczyć. Prawdopodobnie 15 lipca będzie miała emisja, ale jeszcze film jest w trakcie montażu, więc dopóki jeszcze go nie zobaczymy, to damy znać. Będziemy Was informować. Na pewno będzie to film inny niż wszystkie. Chcieliśmy właśnie w ten sposób uczcić 5 lat działalności vanlife'owej i tutaj też na kanale. Także będzie to coś innego niż do tej pory i sami jesteśmy ciekawi efektu, jeszcze go nie widzieliśmy. No i już dziś mamy nadzieję, że Wam się spodoba. To teraz zróbmy sobie taką krótką przerwę na kawę, a potem powiemy Wam, gdzie będzie można nas spotkać w tym sezonie letnim, gdzie będziemy organizować spotkania, na jakich wydarzeniach się pojawimy. Ale najpierw kawusia. Będziemy parzyć kawkę speciality. Kto nas ogląda na Instagramie, to już widział kiedyś, że pokazywaliśmy takie specjalne kawki speciality, które można sobie parzyć w domu. I tak nam się spodobała ta współpraca, że postanowiliśmy wprowadzić te kawki do naszego sklepu, bo są po prostu pyszne i zakochaliśmy się w nich. I będę Wam teraz zajmował dużo czasu i opowiadał o kawie, ale jest to naprawdę coś niesamowitego. Każda z tych kaw inny ma smak. Ta jest moja ulubiona z Earl Grey, limonką, cytryną, wanilią i kwiatami. Ona po prostu niesamowicie pachnie i każde to opakowanie to jest osobna kawka, którą parzy się poprzez zalewanie wrzątkiem, 90-stopniową wodą, no prawie wrzątkiem, i można uzyskać po prostu kawę jak jakiejś dobrej kawiarni albo restauracji. Kasia, którą chcesz? Honduras. Honduras? Kasi ulubiona jest Honduras, czyli czerwone jabłko, orzech włoski i czekolada. Mistrzostwo świata. No więc wracając do tego, wrzuciliśmy takie kawki do naszego sklepu, więc jeżeli chcielibyście sobie kupić taką kawkę i popróbować, to polecamy w sklep vanlifepolska.pl. Tam to jest dostępne. Można sobie zamówić taki pakiet startowy, 5 różnych kawek i wtedy wybierzecie sobie tą, która nam najbardziej odpowiada i możecie sobie zamówić wtedy jej więcej, albo kupować za każdym razem takie pakiety startowe. Można to zrobić do kampera, na łódkę, ja to wziąłem nawet na kajak i piliśmy sobie pyszną kawę, nie jakąś tam lurę rozpuszczalną, tylko po prostu pyszną, aromatyczną kawkę. Bardzo to polecam, dlatego też zdecydowałem się, że wejdzie to do naszego sklepu i będziemy to sprzedawać.
Moi drodzy, kawusia się tutaj pije, a w międzyczasie postanowiłem zerknąć do naszego bloga na podróżowanie.pl. Tam jest taki artykuł, taki ogłoszenie, taki strona internetowa, na której jest wypisane są wszystkie miejsca, które odwiedzimy w te wakacje w Polsce. I zaczynając, nie będę wam tu wszystkiego czytał, ale zaczynając od tego weekendu następnego, 9 lipca w Otwocku jesteśmy na Festiwalu Filmów Podróżniczych. Jeżeli jesteście z Otwocka albo z okolic, to zapraszamy serdecznie o 18:00. My będziemy mieć prelekcję o Van Life'ie, ale można w inne dni też odwiedzić ten festiwal. Wstęp, z tego co wiem, jest bezpłatny. Później będziemy w Lipowej koło Żywca, 15 lipca. Częstochowa, pierwszy raz odwiedzamy Częstochowę z naszą prelekcją. Żabno w powiecie tarnowskim, Bestwina i uwaga, na koniec roku jeszcze pojawiamy się w Nadarzynie na targach karawaningowych oraz w Poznaniu na targach karawaningowych i w strefie Van Life'u. Więc będzie tych okazji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miejsc, które chcemy odwiedzić. Jeszcze cały czas chodzi nam po głowie Lublin. Chcielibyśmy bardzo przyjechać do Lublina, poopowiadać wam o naszym Van Life, ale jeszcze nie mamy za bardzo gdzie. Więc jeżeli się pojawi Lublin, to jeszcze tam dopiszemy. Więc gdybyście chcieli po prostu się z nami spotkać, to odsyłamy wam tutaj na tą stronę. Link też jest pod spodem. Możecie śledzić na bieżąco. Jeżeli coś się zmieni, to będziemy tam wpisywać aktualną datę i miejsce spotkania. Kasia wypatrzyła bażanta, który tam chyba się przestraszył mojego głosu. Wstęp na nasze spotkania jest bezpłatny, te wszystkie organizowane w bibliotekach. Na wstęp na targi karawaningowe jest płatny, to już nie zależy od nas, ale jeżeli byście się wybierali do Poznania, to na hasło podróżowanie jest 10% taniej. Więc jeżeli byście się wybierali na targi karawaningowe czy na zlot do Poznania, to wpiszcie sobie hasło podróżowanie bez polskich znaków i podróżowanie przez V i wtedy będziecie mogli tą wejściówkę kupić o 10% taniej. Warto nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ miejscówki w Poznaniu się, że tak powiem, szybko kończą. Będąc w Polsce, mamy wreszcie okazję otworzyć paczki, które do nas przyszły. Między innymi przyszła paczka Zimkera z naszego magazynu. I zrobimy razem z wami unboxing. Lala. Pudełka na bok. Wlepka, M-ka, L-ka, no jeszcze deska. No to o tym wam chyba nie mówiliśmy. Jeden z naszych widzów wypala takie deski bambusowe i wypalił też deski z podróżowaniem. Można je zamówić w naszym sklepie. No w końcu. Muszę t-shirty. To co? Piękne. Zakładamy? No. No super, fajna, luźna. Lala, podróżowanie, przez fal. A ty masz śliczną, ta twoja jest jeszcze ładniejsza. No ja wiem. Wow, jakie piękne kolory w ogóle. No dobra, moi drodzy, tych koszulek większość się sprzedała. Tylko przypominamy, że mamy takie coś. Jakbyście chcieli dołączyć do nas i mieć też taką koszulkę, to jeszcze są dosłownie ostatnie rozmiary. Zadowolony jestem z tego, z tej produkcji. Cieszę się. Idealna na lato. Siedliśmy do szoferki, bo przed chwilą otrzymaliśmy telefon od brata Łukasza. Pozdrawiamy Romek. Romka. I Romek nam poradził, bo powiedzieć mu, że jesteśmy właśnie nad Jeziorem Mucharskim. Zdradził nam, że jeszcze jest tutaj fajna miejscówka na spacerek. Także jedziemy ją sprawdzić. Kamperem tam można podjechać. Razem z nami. Jedziemy. Przeparkowujemy, ale parę dosłownie metrów stąd. Set metrów. O-o. O nie. Ani mi nie mów. Coś nam się dzieje złego z tym samochodem. Nie chcę odpalać. Puszcza jakiś brzydki dym. Nie wiem. Ja nie wiem. Ale jest. Jest tyle dobrze.
Jeżeli jest tutaj jakiś mechanik, albo ktoś, kto zna mechanika z Małopolski, który chciałby się zaopiekować naszym LTK-iem, ponieważ nasz zakład w Zielonej Górze, gdzie zawsze zawoziliśmy Ducato i LTK-a do naprawy, już nie istnieje i nie mamy mechanika, więc szukamy nowego. Jeżeli ktoś z Was jest pasjonatem, miłośnikiem, albo wie, kto jest taką osobą, to chcielibyśmy prosić o kontakt, ponieważ mamy tutaj trochę rzeczy do sprawdzenia, a niestety nie mamy już do kogo tego zawieźć. Więc liczymy, że nam pomożecie. Podzielcie się namiarami na Waszych mechaników. No i przejechaliśmy na drugą stronę, no jest stąd inna perspektywa, jest inny widok. Szkoda, że niestety ta pogoda dzisiaj jest taka w kratkę. Przed chwileczką było słońce, teraz już pada deszcz, są takie chmury. I to wszystko takie dzisiaj ciemne, jasne i tak dalej. Ale... przeczekamy deszcz, idziemy na spacer. Nie wiem, co ten Łukasz taki marudny. Chyba głodny. Pięknie. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Już mi lepiej. Golden. Musiałem coś zjeść. I'll follow when the golden. Golden. Przestało padać. Wychodzimy. In spring, rainbow trout and hummingbird sing. Golden, I'll follow the golden, golden, golden things. Gold hair, gold ring. Moi drodzy, tak więc plan na najbliższą przyszłość, bo pewnie też zastanawiacie się, co będzie dalej, wygląda tak. Za tydzień zobaczycie vlog relacje z glampingu Tranquilo, tam gdzie zatrzymała się familia Ventura i to będzie taka historia, jak może się zakończyć van life. Także już dziś bardzo serdecznie Was zapraszam za tydzień. Za dwa tygodnie widzimy się w filmie, o którym Wam wspominaliśmy troszeczkę wcześniej. Będzie to taki film na podsumowanie naszych 5 lat van life'u. A potem następuje przerwa wakacyjna na naszym kanale. Przez mniej więcej miesiąc, prawdopodobnie dwa, nie będzie vlogów. W tym czasie będziemy odpoczywać, zbierać siły, spotykać się z naszymi bliskimi, z rodziną. A jeśli chcecie pozostać z nami w kontakcie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagrama. Tam ta przerwa będzie pewnie krótsza i co jakiś czas będziemy wrzucać na bieżąco relacje na Insta Stories. Także serdecznie zapraszamy na Instagrama i z powrotem widzimy się mniej więcej we wrześniu. Splinters of the moon. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście razem z nami, że oglądaliście do końca. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, żeby nie ominąć tych najbliższych dwóch filmów i filmów po powrocie z wakacji. Życzymy Wam miłej niedzieli, miłych wakacji, miłego urlopu, miłego cudownego słonecznego lata. No znowu zaszło słońce, ale mija po prostu to słońce. Więc niech u Was będzie zawsze słonecznie. Pozdro! Trzymajcie się! I'll follow only golden, 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 golden things. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things.